Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie unboxing z krótką recenzją programu komputerowego Sony Vegas Pro wersja 13 do edycji wideo. Wielu z Was pewnie, jeżeli już trafiliście na ten film, zastanawia się, co jest w pudełku oryginalnym. No bo ja powiem Wam szczerze, z ciekawości szukałem w internecie i nie znalazłem. Tak więc postanowiłem, że i pokażę rozpakowanie kompletnie nówki sztuki tego oprogramowania. Chociaż to nie jest jakoś specjalnie istotne. Najistotniejszym oczywiście tutaj będzie płytka, którą instalujemy program oraz po prostu nasza praktyka, czyli uczenie się tego programu i wykorzystywanie jego możliwości. Ale pokażę Wam, co tam krok po kroku możemy zrobić. Teraz krótko, słowem wstępu. Dlaczego ten program u mnie jest? Dlaczego go mam? Powiem Wam szczerze, po prostu go kupiłem, ponieważ do prowadzenia bloga, jak wiecie, potrzebny jest jakiś soft do edycji wideo, oczywiście w zastosowaniu komercyjnym, jeżeli chodzi o licencję, albo open source'owym, jeżeli chodzi o jakieś bezpłatne oprogramowanie. Tak więc ja wybrałem do prowadzenia kanału program Sony Vegas Pro 13, koszt 990 zł, zakupiony w sklepie internetowym www.pixonet.pl. Polecam, naprawdę profesjonalna obsługa, jest naprawdę w porządku, szybko, wysyłka i to jest chyba istotne. I jeżeli chodzi o ten soft, dlaczego ten? Po pierwsze, jest w wersji angielskiej, ale możemy sobie go spolszczyć oryginalnie, bez żadnych tam jakichś własnych przeróbek. Wystarczy po instalacji w rejestrze systemu Windows zmienić jeden parametr. Filmik już jak to zrobić jest od jakiegoś czasu na kanale, ale zaraz Wam to pokażę dokładnie. Program jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobrze mnie się z nim pracuje. Testowałem go przez okres testowy. I to jest naprawdę bardzo w porządku. Co do tego programu, jakieś zastrzeżenia? Nie mam żadnych. Na samym początku może wydać się osobom, które planują kupno jakiegoś programu, że jest trochę odporny, interfejs nie jest najnowszy i tym podobne. Testowałem przez okres testowy także Magixa, tak samo jeszcze kilka innych programów. Mimo że wizualnie wyglądały ciekawie, i powiem Wam tak, ten surowy design, który tutaj mamy, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, dla mnie jest w pełni akceptowalny. Dla mnie jest szybki w obsłudze. Ja pracuję akurat na laptopie z wyświetlaczem w rozdzielczości Full HD i powiem Wam szczerze, jest naprawdę bardzo dobrze. Dla mnie jest najlepszy ten program wśród wszystkich tych, które testowałem. Nie brakuje chyba tu żadnej opcji, może jakichś dziwnych dodatków, jakichś ciekawych udziwnień, których prawdopodobnie nigdy raczej nie wykorzystam, a tutaj mam wszystko to, co potrzebuję i jeszcze spolszczenie do polskiego języka tak naprawdę jest bardzo fajnym dodatkiem, chociaż większość z angielskiego raczej chyba powinienem bez problemu ogarnąć. Co dzięki temu programowi zrobimy? Oczywiście wszelkie efekty specjalne, które są potrzebne, zastosujemy, dodamy dźwięk, przekręcimy filmy, zmienimy głośność, zrobimy kilka filmów na jednym filmie, czyli picture in picture, wykorzystamy green screen, czyli zielone tło, tak żeby na przykład być w innym świecie, oczywiście tak dla żartu, ale wiecie o co chodzi, czyli tak jak prezenterzy w telewizji, prezenter pogody, on nie stoi tak naprawdę na tym wszystkim, co widzimy, tylko stoi na jakimś green screenie, czyli takim zielonym, wielkim tle i odpowiednio za pomocą na przykład Sony Vegas lub innego programu do edycji grafiki, oczywiście wideo, zmieniają tło w coś innego, w coś ciekawszego. Ja też planuję to wykorzystać niebawem. Tak więc jeżeli chodzi o program, edycję dźwięku, podmianę, łączenia, to wszystko tutaj mamy. Wszystko jest naprawdę bardzo fajnie, że tak powiem, do użytku przez użytkownika, takiego na przykład jak ja i osoby inne, które tworzą różnego rodzaju filmy wideo. Oczywiście tu jest wersja komercyjna, ponieważ tworzenie za pomocą tego programu i udostępnianie tego szerzej i oczywiście zarabiania na tym, no bo jakby nie było, włączając opcję zarabiania w filmie, to w tym momencie włączamy sobie możliwość komercyjnego, że tak powiem, zastosowania, a w związku z tym musimy kupić odpowiednie oprogramowanie w wersji komercyjnej. No i tak też zrobiłem. Wersja komercyjna 999 zł. Tak więc pokażę Wam teraz, co znajduje się dokładnie w środku takiego właśnie pudełka świeżutko ze sklepu dostarczonego. Zaraz Wam to pokażę. Ok. Dobra, więc w pudełku oczywiście coś tam się będzie znajdować.
zaraz Wam powiem, co tam się znajduje. Oczywiście płytka Sony Vegas Pro 13 do instalacji oraz jakieś tam dodatki, które sprawdzam tylko, czy nie ma tam jakichś kodów do rejestracji, które nie powinienem Wam pokazywać za bardzo. No i takie różne tam, czyli inaczej mówiąc, materiały jakieś tam reklamowe, które być może wykorzystam, być może coś dokupię, że tak powiem, ale chyba raczej nic więcej oprócz Sony Vegas nie jest mi tutaj specjalnie potrzebne. Tu jest oczywiście jeszcze taka książeczka, w której są kody. Zaraz sprawdzę, co tu jest. Tak, tak. Opcjonalne, autentykacyjne kody. I nie chciałbym tego Wam tutaj pokazywać. Kody do Isotope Nectar Elements, DVD Architect. No bo mamy tutaj pełną wersję. Nie jest to wersja Edit. Edit jest troszeczkę, że tak powiem, pozbawiona niektórych spraw dotyczących nagrywania płyt i tak dalej, plus tych programów DVD Architect i tak dalej. Ja przypuszczam, że być może to wykorzystam, w związku z tym postanowiłem jednak, że pełną wersję kupię, a nie Edit. Chociaż zastanawiałem się nad tym. Wolę jednak mieć pełną wersję i nie żałować potem, że kurczę, mogłem sobie jednak kupić pełną wersję, a nie kupiłem. Tak więc mamy pełną wersję, zabieram się teraz za instalację tego właśnie oprogramowania na swoim laptopie. Zobaczcie, jak to będzie przebiegać i jak zmienimy sobie język. Pokażę Wam też krótko interfejs. Ok, tak więc już mamy system uruchomiony. Czas wsadzić płytkę do napędu i uruchomić. Ok, płytka wsadzona. I następuje teraz proces instalacji Sony Vegas Pro, wersja 13 komercyjna, pełna wersja. Jeżeli nie wystartuje automatycznie, to wchodzimy sobie w mój komputer i uruchamiamy po prostu płytkę. Oczywiście warto wspomnieć, że do poprawnego działania, to znaczy szybkiego i skutecznego działania programu Sony Vegas Pro, potrzebny jest oczywiście wydajny komputer. Na słabszych też się da pracować, lecz może to być troszeczkę denerwujące w większych projektach. 16 GB RAM jest zalecane do 4K, czyli do Ultra HD rozdzielczości, Full HD 8, nawet i na 4 da się pracować. Dobrze jest mieć, instalujemy Sony Vegas Pro, tu zaznaczamy. Mamy tu jeszcze dodatkowe programy, które możemy wykorzystać ze względu na pełną wersję, ale jeżeli chodzi o samą instalację, warto wspomnieć, że jest tu potrzebny szybki dysk. Jeżeli mamy wolny dysk twardy, czyli jakiś HDD, czyli twardy, no twardy, nie półprzewodnikowy, a ktoś naprawdę chce pracować w Sony Vegas wydajnie, to warto naprawdę wymienić go na dysk SSD. Naprawdę jest odczuwalna różnica, szczególnie w projektach powyżej rozdzielczości Full HD. Gdy będziemy pracować z dyskiem twardym, jednym, to nie jest to zbyt komfortowe. Testowałem to na stacjonarnym i na laptopie wydajnym. Na dysku SSD jest znacznie szybciej półprzewodnikowym. Ok, lecimy dalej z instalacją. Tak, zobaczmy, czy mamy jakąś nowszą wersję do pobrania niż ta na płycie. Jeżeli oczywiście tak będzie. O, jak widać, jest nowsza wersja do pobrania, czyli nie instalujemy z płyty. Jeżeli instalowalibyśmy z tą opcją tutaj, Install Current Version, przepraszam, to instalowalibyśmy płytę z... przepraszam, instalowalibyśmy wersję z płyty. Jako że ja chcę zainstalować wersję najnowszą, bo mam do tego oczywiście pełne prawo, to tutaj ściągamy teraz najnowszą wersję Sony Vegas Pro 13, czyli taka, jaka jest dostępna dla klientów firmy Sony. Tak więc poczekajmy chwileczkę. Niech to się pobierze.
Okej, okay. Tak więc ściągnęła się nam najnowsza wersja z internetu. Wybieramy angielski język. Oczywiście warto przeczytać, jak ktoś lubi, warunki licencji. Jako, że jest to wersja pełna komercyjna, to nie mam się kompletnie czym przejmować. Jako, że mamy tutaj dysk SSD 256 na złączu M2, instalacja po prostu powinna przebiegać ekspresowo. W dyskach twardych ta instalacja trwa troszeczkę dłużej. I oczywiście zalecana jest wersja systemu 64-bitowa, która obsługuje powyżej 4 GB pamięci RAM. Musicie zwrócić na to szczególną uwagę. Czy macie Windowsa 64-bitowego zainstalowanego? OK, mamy zainstalowany Sony Vegas Pro 13. Innych dodatków na razie chyba instalować nie będę. To sobie zostawię na inny czas. W tym momencie uruchamiamy sobie tutaj Vegas Pro 13. Musimy zarejestrować. OK. Tu musimy wpisać oczywiście klucz produktu. Tak więc na chwilę przerwę. OK, kod już został wpisany, tak więc lecimy dalej. Musimy zarejestrować produkt. Tu dane akurat mojej firmy. Jako, że wersję testową już miałem, to dlatego dane są już wypełnione. Musimy zgodzić się na ostatni punkt. No trudno, jeżeli musimy, to musimy. OK, mamy zarejestrowany produkt Sony Vegas Pro 13. I w tym momencie, jak widzicie, już jest pełna wersja zainstalowana. Wszystko teraz uruchomi się, jeżeli dobrze pamiętam, w języku angielskim. Będziemy musieli zmienić język na polski. Oczywiście, kto chce. OK, nie ma problemu. Jakiś błąd, bo wcześniej używałem testowej wersji, ale już nie ma problemu. OK, zauważcie, że teraz mamy wszystko w języku angielskim, całe menu i pewnie chętnie byśmy to wszystko przemienili na język polski. Tak samo, jeżeli chodzi o różne przejścia, efekty i tak dalej, i tak dalej. Jak to zmienić? Prosto. Wyłączamy teraz Sony Vegas. Zobaczcie. Na YouTubie już od jakiegoś czasu jest filmik Sony Vegas Pro 13 po polsku, jak ustawić język, poradnik na forum wiedzy.pl. Jest też, o dokładnie w tym miejscu, zaraz Wam pokażę. Na stronie, czyli na blogu na forum wiedzy.pl też jest Sony Vegas albo.pl czy coś takiego. Możecie sobie wpisać zależnie jak lubicie. Sony Vegas Pro 13. Wystarczy wpisać i znajdziecie stronkę, gdzie też jest filmik dodany oraz opis. Powinien być, ale nie ma, więc szybciutko przy Was edytuję. Dodamy opis, który przygotowałem. OK, zaktualizowane i już także i na blogu jest pełny opis, jak to zmienić. Dobra, i teraz króciutko. Poradnik, jak zmienić, mamy tu jasno napisane. Musimy wejść do rejestru, regedit i wejść do klucza HK, Local Machine, Software, Sony, Creative Studio, bla, 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 aż dochodzimy do Lang, czyli Language.
I tu ulęk ID, czyli OK, mamy tutaj. Musimy zmienić, o, to co jest istotne, zmieniamy wartość 409 na 415. Tak więc wchodzimy sobie teraz do regedit, czyli start. Wpisujemy sobie regedit i wchodzimy do edytora rejestru. Teraz musimy znaleźć lokalizację klucza, który nas interesuje. Więc przechodzimy po kolei, tak jak tu było OK, local machines, tak jak tutaj mamy napisane software, Sony, gdzie te Sony? Nie ma Sony. Local machines, software, Sony, gdzie te Sony jest? O jest, przepraszam, Sony Creative Studio, software, potem Vegas Pro, następnie 13, no i tu lang, i tu mamy wartość, jak widzicie, lang ID 409. Wystarczy dwóch klik, żeby wejść i widzimy 409. 409, tak jak tu już napisałem w poradniku, zmieniamy na 415. Wystarczy po prostu usunąć i pisać 415. Teraz klikamy OK i zamykamy edytor rejestru. Następnym punktem jest po prostu uruchomić Sony Vegas i jak zauważycie, już wszystko jest po polsku, nawet komunikaty tutaj w tym miejscu. Licencja dla już nie ma po angielsku, tylko po polsku. Tak więc teraz ładuje się język polski. I jak widzicie, cały interfejs jest w języku polskim. Różnego rodzaju eksploratory, wszystko w języku polskim, a czy nie wszystko. Jakieś 5-10% różnych rzeczy nie jest, że tak powiem, spolszczonych, ale myślę, że będzie tego bardzo mało. Przejścia, wszystko jak widzicie, nawet nazwy po polsku. Efekty wideo, tak samo po polsku nazwy, generatory mediów, no i chyba wszystkie jakieś tam funkcje także po polsku. Dobra, tak więc jak widzicie, mamy cały interfejs po polsku, zróbmy sobie jakiś prosty, może nie wiem, tytuł i tekst, o, może coś takiego, dodajmy sobie test. Jak dosujmy do końca. Mamy. Co byśmy tu chcieli dodać? Może jakiś efekt? Tam nie wiem, co by tu dodać, więc może coś takiego. To się raczej... Przepraszam, efekty wideo. Może dodajmy szum tutaj. Zobaczcie. I od razu efekt jest zastosowany do tego napisu. To jest oczywiście drobny jakiś efekt. Efektów jest tutaj naprawdę bardzo dużo i ścieżki możemy łączyć. Na kanale powstanie, znaczy już powstała playlista Sony Vegas Pro 13 i w tej liście będę tworzył dla Was różnego rodzaju poradniki, jak coś zrobić, jak coś przyciąć, jak, nie wiem, o, jak widzicie. Tu jest tak dużo różnych opcji do pokazania, że myślę, że będzie dosyć ciekawie. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału i do zainteresowania się programem Sony Vegas Pro 13. Do zastosowań właśnie, czy to na YouTubie, czy na czymkolwiek innym.